wejście na swoje miejsca. Czekamy najważniejsze rozstrzygnięcia 26. finału Krabi z tytułu tygodnika żużlowego na najpopularniejsze postacie polskiego i światowego speedwaya. A zaczniemy, szanowni państwo, jeśli już wszyscy jesteśmy gotowi, od wyróżnień specjalnych zapraszam tutaj do mnie redaktora naczelnego tygodnika żużlowego, pana Adama Zająca. A ja w uzupełnieniu jeszcze tylko podam, że statuetki, które będą otrzymywać nasi laureaci, zostały wykonane przez pana Legendusza Kubickiego oraz firmę Villa Glass z Krosna. A zatem czas na pierwsze rozstrzygnięcie, na pierwszą nagrodę specjalną, które to nagrody przyznaje kolegium redakcyjne tygodnika żużlowego. Kibice z tego miasta mogli być na pewno dumni. Wiele imprez międzynarodowych, finał, m.in. finał indywidualnych mistrzostw Europy, mecze reprezentacji Polski. Szanowni państwo, wyróżnienie specjalne dla Ostrowi Ostrów, a nagrodę odbierze były prezes tego klubu, Mirosław Wodniczak. Zapraszamy serdecznie do nas, panie Mirosławie, prosimy bardzo, śmiało, śmiało. Oto ta nagroda, oto to wyróżnienie od redaktora naczelnego tygodnika żużlowego, Adama Zająca. Wiele ciekawych imprez w Ostrowie, które gromadziły tłumy kibiców na trybunach. Zawsze ciekawe zawody, fajne ściganie, dużo emocji. Specjalne wyróżnienie dla Ostrowia, Ostrów Wielkopolski. Prosimy o pozostanie, panie Mirosławie, tutaj z nami. Czas na kolejne wyróżnienie. Kiedyś prosimy pozostać, panie Mirosławie. Kiedyś znakomity żużlowiec związany m.in. z Piłą, z Zieloną Górą, z Rzeszowem. Od paru lat świetnie zajmuje się szczególnie młodymi zawodnikami, ale to rzeczywiście trener Fałowa, Zieloną Górę. Szanowni państwo, wyróżnienie specjalne dla trenera kadry juniorów Rafała Dobruckiego. Zapraszamy pana trenera do nas. Pamiętamy wielki sukces w Mildurze. Złoto drużynowych mistrzostw świata juniorów. Tak, wielkie brawa, szanowni państwo, wielki sukces. Zapraszamy pana trenera. Wyróżnienie specjalne przyznane przez kolegium redakcyjne tygodnika żużlowego. Znakomicie układa się współpraca młodych zawodników z Rafałem Dobruckim. Szanowni państwo, jeszcze raz gratulujemy tego wyróżnienia. Czas na kolejną statuetkę, na kolejne wyróżnienie. Adlat, najlepszy portal internetowy specjalizujący się w żużlu i nie tylko. Ważne źródło informacji dla kibiców właśnie tego sportu, ale też innych dyscyplin. Szanowni państwo, specjalne wyróżnienie dla wirtualnej Polski Sportowe Fakty, które odbierze szef działu sportu w grupie Wirtualna Polska, Dariusz Górzny. Zapraszamy, sportowefakty.pl i nie tylko, szanowni państwo, grupa Wirtualna Polska, którą doskonale znamy. Któż nie zagląda codziennie rano na tę stronę, aby poczytać, co dzieje się w żużlu, co dzieje się w innych dyscyplinach. Znakomite źródło wszelkich informacji, wszelkich newsów i nie tylko. Dariusz Górzny! Szanowni państwo, chwilka takiej troszkę autopromocji, ale taki scenariusz otrzymałem, a zatem proponuję profesjonalne programy o sporcie żużlowym, reportaże, cykl Czarny Charakter, a przede wszystkim coraz lepsze transmisje z zawodów PGE Ekstraligi. Do tego programy i transmisje z Grand Prix. Wyróżnienie specjalne dla platformy NC Plus. Statuetkę odbierze szef sportu, szef żużla w NC Plus, jak na razie Marcin Majewski. Zaskoczony, tak, panie Marcinie, prosimy bardzo. Ze swoim urządzeniem w ręku, jak zawsze, na pewno będzie zaraz jakieś selfie, jakaś pamiątkowa fotografia, która obiegnie żużlowy świat, nie tylko w internecie.
gratulacje składa oczywiście Adam Zając, Marcin Majewski, nagroda specjalna, wyróżnienie specjalne dla platformy NC+. Czas na kolejne wyróżnienie. Szanowni Państwo, wielu kibiców mówiło, że ten klub, że ta drużyna może mieć poważne problemy w poprzednim sezonie, jeśli chodzi o rozgrywki ekstraligowe. Niektórzy nawet złośliwie mówili o nich bezdomni. Natomiast oni, mimo że w drugiej połowie roku musieli jeździć na innym, troszkę obcym torze, choć dostosowanym oczywiście pod siebie, dzisiaj otrzymują wyróżnienie specjalne dla klubu Petar Sparta Wrocław, które odbierze Andrzej Rusko. Gratulujemy serdecznie. Pamiętamy wspaniały finał, dwumecz z Tobą Leszno, Petar Sparta Wrocław ze srebrnymi medalami drużynowych mistrzostw kraju. I tak naprawdę niewiele brakło, bo to niespodzianka, aby Spartanie z Wrocławia zaskoczyli nas jeszcze bardziej blisko, aby zdobyć złoto. Kolejne wyróżnienie, Szanowni Państwo, dla firmy, która ponosi bardzo duże koszty związane z promocją sportu żużlowego, ale niezmiernie kocha ten sport. Bez jej pomocy finansowej nie byłoby transmisji z meczów pierwszej Ligi Żużlowej, a dokładnie Nice Speedway Ligi Żużlowej. Wyróżnienie specjalne dla Nice Polska, które odbierze Adam Trużyński. Gratulujemy serdecznie, bo firma Nice Polska prezentuje rozgrywki pierwsze ligowe, propaguje sport żużlowy, no i w tym najbliższym sezonie też oczywiście będziemy oglądać mecze zaplecze Ekstraligi. Jeszcze raz gratulacje Nice Polska, Adam Trużyński. No właśnie, zapraszamy teraz nasze drogie panie, urocze do wspólnej fotografii, chwila dla fotoreporterów, dla kamer. Czyli jeden Marcin bez zdjęcia, na razie przynajmniej. Tak oto, Szanowni Państwo, wyglądają ci, którzy otrzymali laury, którzy otrzymali wyróżnienia specjalne. Przypomnijmy, przyznaje redakcja tygodnika żużlowego, kolegium redakcyjne. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy raz jeszcze. Gratulujemy Pani Lolo, prosimy tutaj
I muszę Pan jeszcze opowiedzieć, proszę zostać z nami, tak jest. Czekamy na kolejnych nagrodzonych. A następna kategoria to Krajowa Impreza Roku. Poproszę Pana Wojciecha Stępniewskiego, prezesa PG Ekstraligi, o wręczenie nagrody właśnie w tej kategorii. Czytelnicy Sportowych Faktów.pl, tygodnika żużlowego, stwierdzili, że najlepszą krajową imprezą roku były międzynarodowe indywidualne mistrzostwa Ekstraligi, a statuetkę bierze prezes Pogoni Leszno, pan Piotr Rusiecki. Zapraszamy serdecznie pana Piotra. Pamiętamy, to było wielkie ściganie. Naprawdę bardzo wiele się działo. Pan w pamiętnym dniu na stadionie imienia Alfreda Smolczyka. Zapraszamy serdecznie, panie prezesie. Wielkie gratulacje. Wspaniały turniej. Znakomite półfinały, no i finał, w którym, jak pamiętamy, zwyciężył Grigory Łaguta przed Piotrem Pawlickim i Gregiem Wójkokiem. Gratulujemy serdecznie, wielkie gratulacje dla klubu Fogo Unia Leszno, dla pana Piotra Rusieckiego. Przed nami, szanowni państwo, kolejna kategoria. Najlepszy żużlowiec zagraniczny. Poproszę tutaj do nas pana Ryszarda Czarneckiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który wręczy nagrodę właśnie w tej kategorii. Zapraszamy. Szanowni państwo, to jest zawodnik, który czarował nas w sezonie 2015. Zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata. Wygrywa oczywiście Taiwo Finne. Ale jest pan Andrzej Rusko, prezes, szef znany i lubiany Bytardo Sparty Wrocław, człowiek orkiestra, który odbierze tę nagrodę. Zapraszamy serdecznie, panie przewodniczący, do wręczenia właśnie tej statuetki. Oczywiście przekazujemy wielkie gratulacje dla Taiwo Finnena. Jak popatrzą państwo tutaj do góry, to mamy połączenie teraz z indywidualnym mistrzem świata. Zapraszamy. Momencik, bo to będzie naprawdę krótka chwila. Jeszcze nie, może jeszcze nie. Może włączmy, przepraszam, raz jeszcze to nagranie. I posłuchajmy, co mówi Taiwo Finnen. Możemy sobie poczytać z ruchu park. Spróbujemy może raz jeszcze, coś usłyszymy. Taiwo Finnen obecnie przebywa w Australii. Tam odpoczywa, ale też oczywiście trenuje przed sezonem 2016. Wraca do Europy w lutym. Na pewno będzie pojawiał się we Wrocławiu. Przypomnijmy, Bytard Sparta Wrocław w tym sezonie będzie ścigać się na torze w Poznaniu. Hey guys, Taiwo Finnen here. Just like to say hello to Tygodnik Przyszłowy and hello Leszno. Thanks so much for the award and see you soon. We've got the schedule season, can't wait. No dobrze, to słyszeliśmy, jeszcze nie do końca to wszystko wyglądało tak jak trzeba. Nie wiem, czy ostatni raz próbujemy, abyśmy zgrali to, co tutaj mówi Rukwark z głosem. Spróbujmy, może teraz się uda. No, chyba się nie uda, to nic. Szanowni państwo, oczywiście tutaj dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Pozdrawia Leszno, pozdrawia Tygodnik Żużlowy i mówi do zobaczenia już niedługo w Polsce podczas meczów PG Ekstraligi. I raz jeszcze wielkie gratulacje Taiwo Finnen. Hey guys, Taiwo Finnen here. Just like to say hello to Tygodnik Żużlowy and hello Leszno. Thanks so much for the award and see you soon in the Polish Ekstraligi. No nie mam się szczęścia, ale wiadomo, że czasem tak bywa, złośliwość rzeczy martwych. Szanowny panie, ja zapraszam teraz jeszcze do wspólnego zdjęcia. Oddaję wszystkich nagrodzonych w tych kategoriach. I jak zwykle moment dla panów operatorów, fotoreporterów. Jeszcze raz Iwona Terwińska, Piotr Usiecki, Taiwo Finnen dzisiaj w osobie Andrzeja Rosko. Wielkie brawa i wielkie gratulacje. Dziękujemy serdecznie i gratulujemy raz jeszcze i powoli będziemy przechodzić do kolejnych kategorii.
A kolejna kategoria to Mister Elegancji. Tutaj, szanowni państwo, statuetkę wręczy pan Artur Florczak z firmy Farm to Farm. Zapraszamy serdecznie. Czy pan Artur jest z nami? Nie widzę, nie słyszę, to ja może poproszę, o już, już zaraz będzie pan Artur, to poczekamy. Już Mateusz Zając gdzieś by tam było, miejscu, być może, no właśnie, chyba nie słyszy, chyba jest zajęty rozmową, ale już pan Artur do nas idzie, szanowni państwo. No i tutaj nagroda przyznana, tak, witam panie Artur, proszę bardzo, nagroda dla człowieka, którego dobrze znamy, którego często widzimy naprawdę jako człowieka wyglądającego jak prawdziwy mister elegancji, jak gentleman nie tylko na torze, ale i poza nim. Szanowni państwo, w tej kategorii wygrywa Grzegorz Zęgota. Zęgi chyba troszkę zaskoczony. Bo przez wiele, wiele lat ta nagroda była niejako zarezerwowana dla Piotra Protasiewicza. Pamiętamy, zdaje się, 12 razy Piotr triumfował właśnie w tej kategorii. Dzisiaj czas na Grzegorza Zęgotę, Fogą Mialeczną. Oczywiście prosimy, abyś Grzegorz pozostał tutaj z nami. Będą kolejne wyróżnienia, kolejne nagrody. Przed nami kategoria widowiskowa jazda i tutaj poproszę na scenę pana Mariusza Bajera z firmy Almar. On wręczy statuetkę właśnie w tej kategorii. Zapraszamy pana Mariusza Bajera. Prosimy tutaj podejść po statuetkę. Szanowni państwo, w tej kategorii zwycięża człowiek o wielkim sercu, o wielkim duchu. Człowiek, który zachwyca nas, zachwyca nam swoją postawą na torze, ale i poza nim, szanowni państwo, Darcy Ward. W jego imieniu nagrodę odbierze pani Magdalena Wiśniowska ze spółki Getwell Sport. Przypomnijmy sobie, że klub sportowy Toruń od tego sezonu właśnie w nazwie będzie miał te słowa Getwell, KS Getwell Toruń. Wielkie gratulacje. Proszę pozdrowić Darcy'ego. Śledzimy to wszystko, co dzieje się w tej chwili w Australii. Darcy naprawdę świetnie sobie radzi z powrotem do zdrowia. Umieszcza filmiki w internecie, na których można widzieć, że ta rehabilitacja przebiega naprawdę, naprawdę płynnie. Szanowni państwo, kolejna kategoria. Najsympatyczniejszy zawodnik. Tutaj zapraszam pana Dariusza Cieślaka, który wręczy nagrodę w tej kategorii. Jest pan Dariusz. Szanowni państwo, zwykle albo i zawsze uśmiechnięty, wesoły zawodnik, mega sympatyczny, a zatem najbardziej sympatyczny w naszym żużlowym środowisku, Maciej Janowski. Betar Sparta Wrocław, srebrny medalista drużynowych mistrzostw kraju, oczywiście dobre wyniki również w cyklu Grand Prix. Będzie utrzymał się w czołowej ósemce, będzie nas zachwycał swoim jazdą. Czarował również w sezonie 2016. Gratulacje. Maciej Janowski, Betar Sparta Wrocław. Zapraszamy Ciebie tutaj na nasze podium, tak? Bądź z nami cały czas. Szanowni państwo, kolejne dwie kategorie. Najpierw pochowiec roku. Tutaj czytelnicy zaproponowali, aby w tej kategorii nie wręczać statuetki ze względu na wiele wypadków, wiele kontuzji, które zdarzyły się w ubiegłym sezonie. No i kolejna kategoria Fair Play. Czytelnicy uznali, że należy się ona wszystkim tym, którzy pomagają właśnie zawodnikom, którzy doznali wypadków, którzy są poszkodowani, którzy są w trakcie rehabilitacji.
Kolejna kategoria, objawienie sezonu. Tu poproszę panią Katarzynę Winiarską z firmy PRS Speedway, aby wręczyła statuetkę dla zawodnika wyróżnionego właśnie w tej kategorii. Zapraszamy panią Katarzynę. Czy jest z nami? Jest pani Katarzyna. Prosimy do was. No, szanowni państwo, ponad 7 punktów na mecz. W debiutanckim sezonie najlepszej, najszybszej, najbardziej nieprzewidywalnej ligi świata. 1,8 punktu, jeśli chodzi o średnią biegową. Szanowni państwo, Maksym Drabik! Zapraszamy Maksyma do nas. Jest dzisiaj ze swoim bratą, Sławkiem, znanym z widowiskowej jazdy, ale też jak zawsze z poczucia honoru. Maksym chyba dużo potraciło dziedziczył. Zapraszamy cię, Maksym, tutaj właśnie do nas. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Objawienie sezonu w wieku 17 lat. Złoty medal drużynowych mistrzostw świata juniorów. No i takie ważne działo w drużynie Piotra Barona w ekipie Betardo Sparty Wrocław. Kolejna kategoria to junior roku. Statuetkę wręczy Robert Duliński z firmy Quest. Zapraszamy serdecznie. Szanowni państwo, oczywiście w tej kategorii nie mogło być inaczej. Czytelnicy portalu sportowefakty.pl oraz tygodnika żużlowego uznali, że ta nagroda należy się dla człowieka, który był indywidualnym mistrzem świata juniorów, drużynowym mistrzem świata juniorów, który tak naprawdę utrzymał Stal Gorzów w najlepszej lidze świata, Bartosz Zmazlik. Zapraszamy serdecznie Bartka do nas. Jest i on. Gratulacje. Bartek, to będzie twój ostatni już sezon w roli juniora. Jak na razie wielkie rzeczy. Wielki sezon 2015. Serdecznie gratulujemy. Bartosz Zmazlik, Stal Gorzów Wielkopolski. Prosimy panie tutaj do wspólnej fotografii. Zapraszamy serdecznie. I momencik dla kolegów, którzy dziennikarzy, dla fotoreporterów, operatorów. Prosimy o uśmiech. Gratulujemy raz jeszcze wszystkim nagrodzonym bardzo, bardzo gorąco. Wielkie brawa, szanowni państwo. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnej kategorii, szanowni państwo. Przed nami najpopularniejsi trenerzy. Poproszę tutaj do nas pana Wiesława Dobruszka, dziennikarza tygodnika żużlowego, ale też nie tylko tygodnika, wiele wspaniałych książek, artykułów, opracowań. W tej kategorii, szanowni państwo, jeśli chodzi o najpopularniejszego trenera polskiej drugiej ligi żużlowej, statuetkę odbierze człowiek, który dał Wybrzeżu Gdańsk wiele powodów do radości. Kibicom z nadmorza wiele wspaniałych chwil. Grzegorz Dzikowski. Zapraszamy serdecznie pana Grzegorza. Gratuluję oczywiście. Prosimy tutaj na nasze podium. Panie Grzegorzu, awans z drugiej ligi do pierwszej. Teraz oczywiście wiemy, że te ligi się połączyły, ale wielki sukces. Wygrana w dwóch meczu z Piłą, wcześniej pokonanie Kraśnieckich Wilków. Wielkie gratulacje, Grzegorz Dzikowski! Najpopularniejszy trener Nice polskiej ligi żużlowej, szanowni państwo. Statuetkę w tej kategorii wręczy Łukasz Busz z firmy Gloss. Zapraszam serdecznie. Ta nagroda, szanowni państwo, dla człowieka, który w polskim speedwayu znaczy naprawdę wiele, kilkukrotnie co najmniej dawał nam wielkie powody do radości. W zeszłym sezonie pracował na zapleczu właśnie PGE Ekstraligi.
trener, były trener już Ostrowi i Ostrów Wielkopolski, Marek Cieślak. Zdradzę tu troszkę kulisy. Pan Marek pytał przedtem, czy warto być jeszcze z nami tutaj. Oczywiście odpowiedziałem, że warto, warto. Panie Marku, zapraszamy serdecznie. Najpopularniejszy trener Nice Polskiej Ligi Żużlowej, Marek Cieślak. Od sezonu 2016 Ekantor PL Falunas Zielona Góra. W zeszłym roku klub z Ostrowa Wielkopolskiego. Najpopularniejszy trener Ekstraligi Żużlowej. Zapraszamy tutaj do nas Andrzeja Kaczmarka z firmy Kaczmarek, który wręczy statuetkę właśnie w tej kategorii. No a tutaj, szanowni państwo, nagroda zaproszona. Nagroda dla człowieka, który zrobił wielkie rzeczy, który spowodował, że stadion imienia Alfreda Słowczyka latał tutaj nie raz, nie dwa, podczas chociażby meczów półfinałowych, finałowych. Szanowni państwo, trener Wogą Nieleszno, Adam Skórnicki. Wspaniały stratek, wielki motywator, człowiek, który scalił te leszczyńskie ogniwa w jedno. No i w efekcie tego wszystkiego Leszno znów mogło cieszyć się ze złotych medali drużynowych mistrzostw w kraju. Szanowni państwo, Adam Skórnicki, panie Adamie, zapraszamy tutaj na podium. Prosimy, śmiało, śmiało. Zapraszamy nasze hostessy, drogie panie. No i tradycyjnie chwilka dla kamer i aparatów. Zachowamy się. Grzegorz Dzikowski, Marek Cieślak, Adam Skórnicki. Szanowni państwo, wielkie brawa! Dziękujemy bardzo nagrodzonym panom trenerom. Jeszcze jakieś tutaj rozmowy doświadczonych szkoleniowców. Dziękujemy serdecznie panowie, wielkie, wielkie gratulacje raz jeszcze. Czas na kategorię najpopularniejsi działacze. Zaczynamy oczywiście od polskiej drugiej ligi żużlowej. Statuetkę wręczy Zbigniew Cich z firmy Izobut Cich. Zapraszamy. Czy jest pan Zbigniew? Jeszcze zatrzymywany. Zapraszamy serdecznie. Szanowni państwo, tutaj też nie mogło być niespodzianki. Nagroda wędruje w ręce Tadeusza Zdunka, prezesa Wybrzeża Gdańsk. Pana Tadeusza nie ma, ale jest pan Grzegorz, który przed momentem odbierał statuetkę. Zapraszamy. Grzegorz Dzikowski w imieniu Tadeusza Zdunka. Zapraszamy. Tak, zostaje wszystko w Gdańsku, to się zgadza, panie trenerze. Wielkie, wielkie gratulacje. Zapraszamy tutaj troszkę wyżej. Szanowni państwo, działacz roku Nice Polska Liga Żużlowa. Tutaj statuetkę wręczy Artur Juska z tygodnika żużlowego. Zapraszam Artura tutaj do nas. Szanowni państwo, człowiek znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, bardzo pomocny zawodnikom, słynący z twardej ręki, który ma gdzieś tam niedaleko na horyzoncie projekt pod tytułem Ekstraliga w Łodzi, Witold Szczydlewski. Zapraszamy pana trenera Leszka Gędziora właśnie, który odbierze statuetkę w imieniu prezesa Witolda, który dzisiaj niestety nie mógł do nas dotrzeć. Proszę przekazać wielkie gratulacje, panie trenerze. Witold Szczydlewski, a w jego imieniu Lech Kędziora, który odbiera statuetkę za wyróżnienie, za nagrodę w kategorii działacz roku Nice Polska Liga Żużlowa. No i czas oczywiście na PGE Ekstraligę. Tutaj statuetkę wręczy Mateusz Zając,
Tygodnik Brzuszkowy, zaproszony Cię Mateusz, już jesteś. No i szanowni Państwo, też bez niespodzianki, chyba trudno sobie wyobrazić, aby triumfował w tej kategorii ktoś inny. Śmiało można powiedzieć twórca potęgi, jeden z twórców, ale pewnie ten główny twórca potęgi w ogonie Leszno, Piotr Rusiecki. Zapraszamy serdecznie pana prezesa. Czy jest, bo jeszcze przed momentem był między nami Piotr Rusiecki, czy ktoś go gdzieś widzi, słyszy? Panie prezesie, zapraszamy, śmiało. Idzie pan prezes, chyba troszkę zaskoczony, a może gdzieś tam nie słyszał. Panie prezesie, zapraszamy ponownie tutaj. To zacne grono. Piotr Rusiecki, prezes FOGO Unii Leszno, złotych medalistów Mistrzów Polski Anno Domini 2015. Wielkie gratulacje, wielkie brawa. No i prosimy oczywiście panie do fotografii, pamiątkowej, tak jest, do zdjęcia. Tadeusz Dumek, Witold Skrzydlewski, Piotr Rusiecki. Tak wyglądają nagrody, jeśli chodzi o najpopularniejszych działaczy w polskich klubach żużlowych. Wielkie gratulacje, raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, no teraz ten creme de la creme, a zatem dziesiątka najpopularniejszych żużlowców 2015 roku. Zaczniemy oczywiście od miejsca 10. Zobaczymy, jak decydowali, jakich wyborów dokonali czytelnicy sportowych faktów.pl i tygodnika żużlowego. Zapraszam pana Przemysława Termińskiego, właściciela KS Toruń, o wręczenie nagrody za miejsce 10. Zapraszamy pana senatora bardzo, bardzo serdecznie tutaj do nas. Piąte miejsce w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów. Złoto w drużynowych mistrzostwach świata juniorów. Ponad 9 punktów na mecz, mimo wielu kontuzji w sezonie 2015. Szanowni Państwo, miejsce 10. Paweł Czerpełski. Zapraszamy serdecznie dla Pawła do nas tutaj. Jest, gdzie idzie. Chyba szczególny moment też dla pana prezesa, dla pana senatora. Paweł Czerpiewski, miejsce 10. Wielkie gratulacje, wielkie brawa. Paweł Czerpiewski, oby sezon 2016 był jeszcze lepszy, aby było mniej kontuzji, więcej szczęścia. Oczywiście prosimy, aby Paweł pozostał tutaj z nami. Miejsce 9, szanowni Państwo, statuetkę wręczy Dariusz Górzny, szef grupy Sport w wirtualnej Polsce. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, miejsce 9 dla człowieka, który właściwie nie wypada z tej najlepszej dziesiątki najpopularniejszych przez te 26 lat plebiscytu tygodnika żużlowego. Miejsce 9 dla człowieka, który ma w polskim żużlu światowym wielkie, wielkie nazwisko. Miejsce 9 dla Tomasza Golowa. Zapraszamy brata Jacka oczywiście, aby odebrał nagrodę. Tak jak mówiłem wcześniej, Tomasz przebywa obecnie w Hiszpanii. Tam przygotowuje się do sezonu, to już taki stały punkt programu przygotowania Tomasza Golowa. Drużyna wiekiem w grudniu, tak wiemy, pojedzie w PG Ekstralidze. Tomasz przygotowuje się po zabiegu operacji, którą miał kilka miesięcy temu do sezonu, ale to był kolejny świetny sezon w jego wykonaniu. Miejsce 9, Tomasz Golow. Przed nami czas na miejsce 8. Poproszę do nas pana Leszka Dębskiego, człowieka, który od tego sezonu będzie przyglądał się
pracę sędzią w polskim żużlu. Zapraszamy serdecznie panie Deszku do nas. Miejsce ósme, 18 razy w dziesiątce plebiscytu. Zeszły sezon naprawdę udany, mówiłem już wcześniej, jest jak wino. Szanowni Państwo, Piotr Protasiewicz! Oczywiście ekipa Ekantopel, Falubas Zielona Góra. Od tego sezonu taka nazwa tej drużyny, jak zawsze wielkie aspiracje. Tamten sezon naprawdę udany w wykonaniu Piotra, który zajmuje miejsce ósme. Wielkie, wielkie gratulacje, wielkie brawa. Przed nami pozycja numer 7. Poproszę do nas pana Andrzeja Grodzkiego, który wręczy nagrodę właśnie dla zawodnika na miejscu siódmym. Był już tutaj dzisiaj z nami. Naprawdę udany sezon 2015, w którym to bardzo mocno przyczynił się do złotych medali zawieszonych na szyjach zawodników w Lesznie. Szanowni Państwo, Grzegorz Zęgota! Szczególnie pamiętamy te ostatnie mecze w wykonaniu Zęgiego pod koniec sezonu, w trzech ostatnich meczach 10, 11, 10. No i bardzo, bardzo pomógł, aby tytuł powrócił do Leszna. Ekipa Fogołuni ze złotym medalem, ze złotymi medalami drużynowych mistrzów kraju. Grzegorz Zęgota! Zapraszam pana Leszka Janusza z firmy Viacom, który wręczy statuetkę dla zawodnika, który zajmie miejsce szóste. To na pewno nie był sezon, o którym marzył, ale wszystko przez ten feralny upadek w czerwcu, kiedy ten sezon nagle mu się przerwał, szanowni państwo, ale człowiek, który zachwyca nas swoją jazdą od wielu, wielu dobrych lat, mimo tej kontuzji, najwyższa średnia w PGE Ekstralidze, Jarosław Hampel! Ponad 2-4 średnia biega punktowa, naprawdę wielka rzecz. Jarek odjechał, zdaje się, 6 spotkań w ekipie ówczesnego Sparu Falubasu, Zielona Góra. Później niestety ten nieszczęśliwy wypadek w Gnieźnie podczas zawodu drużynowego Pucharu Świata. Ale Jarek, jak widać, szanowni państwo, wraca do wielkiej formy. Uśmiech na twarzy, optymizm. Opowiadał tutaj w kuluarach, że jest moc, jest coraz lepiej. Troszkę zmęczył go Marek Cieślak na wyprawach rowerowych podczas obozu w Szklarskiej Porębie, ale naprawdę forma idzie do góry. Jarosław Hampel! Prosimy do nas Adama Kruzińskiego, szefa firmy Nice Polska, który wręczy nagrodę dla zawodnika na miejscu piątym. Wielkim przywojem wdarł się, tak jak już mówiłem wcześniej, na salony polskiego żużla. 17 lat w tym roku, będzie 18 na miejscu piątym. Reprezentant Betardu Sparty Wrocław, Maksym Drabik! Jest Maks oczywiście z nami. Gratulujemy. Wielka rzecz, na piątym miejscu głosami czytelników tygodnika żużlowego i portalu sportowefakty.pl. W połowie stawki naprawdę duża sprawa dla tak młodego zawodnika. Maksym Drabik, ważna postać ekipy Piotra Barona, srebrny medalista drużynowych mistrzostw kraju, złoty medalista drużynowych mistrzostw świata juniorów. Zapraszamy serdecznie do nas teraz prezesa PGE Ekstraligi Żużlowej, Wojciecha Stępniewskiego, który będzie gratulował zawodnikowi na miejscu czwartym. Doskonale znany i lubiany człowiek, który ma tak naprawdę koło domu wszystko, co do żużla potrzeba. Minitor prowadzi swoich młodych zawodników w 7-15 lat. Zdobywa ważne punkty ligowe dla swojego macierzystego klubu, ale dobrze państwu znany, tutaj przecież jeździł również w Lesznie. Miejsce czwarte, Janusz Kołodziej!
fantastyczna, średnia 2,23, Kolby jak zawsze pokazuje, że na niego można liczyć. Przypominamy, Unia Tarnów z brązowymi medalami mistrzostw kraju, żółtych mistrzostw kraju. Oby sezon jeszcze był lepszy, tak jak mówili Wojciech Stępniewski, tego życzymy oczywiście. Janusz Kołodziej na miejscu czwartym. Drodzy Państwo, teraz poproszę do nas trzech zawodników, w kolejności podaję oczywiście alfabetycznej, którzy zajęli miejsca najwyższe w plebiscycie tygodnika żużlowego i jak oni tu do nas podejdą, to wtedy będziemy rozdzielać konkretne miejsca. Zatem zapraszam serdecznie do nas Macieja Janowskiego, Piotra Pawlickiego i Bartosza Zmarzlika. Maciej, Piotr i Bartek, proszę mi tutaj do nas, na dół. Już się napędzą, tak jest. Trzech młodych, gniewnych, przed którymi jeszcze wielkie rzeczy na pewno w najbliższym czasie. Wszyscy będą zachwycać swoją jazdą w cyklu Grand Prix w sezonie 2016. I poproszę na początek Piotra Szymańskiego, przewodniczącego Głównej Komisji Sportu Żużlowego, który wręczy statuetkę za miejsce trzecie. Dobrze, panowie, prosimy może na podium od razu wskoczcie, jeśli można, i będziemy losować, kto tam dają jakie miejsce. A właściwie jak zdecydowali czytelnicy oczywiście. A zatem miejsce trzecie, szanowni państwo. Podpora drużyny, która broniła tytułu drużynowych mistrzostw kraju, ale ta obrona się nie powiodła. Uratował Ekstraligę dla Gorzowa, a zatem Bartosz Mazlik! Wielkie gratulacje dla Bartka, oczywiście. Wspaniały sezon, pewnie ten najbliższy będzie jeszcze lepszy. A ja zapraszam teraz pana prezydenta Łukasza Borowiaka, prezydenta miasta Leszna, który wręczy nagrodę dla zawodnika na miejscu drugim. Zapraszamy gorąco, panie prezydencie, do nas tutaj. Tak, 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 oczywiście. No i cóż, szanowni państwo, miejsce drugie. Zawodnik, który będzie jeździł w cyklu Grand Prix w sezonie 2016. To zawodnik, który przyjaźni się ze swoim kolegą z miejsca pierwszego. To zawodnik, który jak widzimy powoli zbierał się do tego miejsca drugiego. Piotr Pawlicki! Wielkie gratulacje, prezydent miasta Leszna wręczył nagrodę za miejsce drugie dla swojego człowieka, szanowni państwo. Piotr Pawlicki, jak wszyscy wiemy, pozostaje ponownie Leszno na sezon 2016. Wielkie brawa, wielkie gratulacje, trochę to wszystko trwało, ale Peter będzie się ścigał znowu na Słowczyku, będzie zachwycał swoją jazdą kibiców tutaj na stadionie Lesznie. No i oczywiście w cyklu Grand Prix, choć to pierwszy sezon w gronie seniorów na pewno, trudny, ale trzymamy mocno kciuki. Piotr Pawlicki! Zapraszam do nas w tym momencie wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana Ryszarda Czarneckiego oraz redaktora naczelnego tygodnika żużlowego Adama Zająca. Tak, oni są już z nami. Szanowni państwo, wszystko jest jasne. Zawodnik, który wspaniale jeździł w Grand Prix, który został w ósemce tego cyklu, który przyczynił się do bardzo mocno do tego, że Petar Sparta Wrocław zdobyła wicemistrzostwo w kraju. Czarujący na naszych torach i nie tylko naszych, Maciej Medzik-Janowski! Siódme miejsce w Grand Prix, trzecie miejsce w zawodach pierwsze miejsce w Hogwarts, trzecie miejsce w Gorzowie i
To był naprawdę, naprawdę bardzo dobry sezon tego maniora. Macieja Janowskiego! Wielkie gratulacje dla Macieja Janowskiego, który pierwszy raz oczywiście wygrywa plebiscyt Tygodnika Żużlowego. 26. finał plebiscytu Tygodnika Żużlowego na najpopularniejszym w ludzi w polskim sporcie żużlowym. Wielkie, wielkie gratulacje dla Macieja. Przecież to jest człowiek, który jeszcze niedawno jeździł w gronie juniorów. Teraz już zachwyca nas swoją jazdą wśród najlepszych zawodników świata. Maciej Janowski! Zapraszamy nasze sympatyczne panie, oczywiście, do wspólnej fotografii. To jest ten czas, szanowni państwo, aby ustawić się do wspólnego zdjęcia, które znajdzie się oczywiście... Które te zdjęcia oczywiście znajdą się zarówno w internecie, w sieci, jak i w Tygodniku Żużlowym. Zapraszamy oczywiście do lektury Tygodnika Żużlowego, do czytania oczywiście, oglądania tego, co dzieje się na stronie sportowychfaktów.pl. Tak wygląda, szanowni państwo, dziesiątka najpopularniejszych zawodników w sezonie 2015. Wielkie brawa jeszcze raz, wielkie gratulacje. Szanowni państwo, jeszcze prosimy, poczekajcie na moment, panowie, zapraszamy jeszcze. Wróć Piotrze, byś mógł do nas wrócić na sekundkę. Zapraszamy, szanowni państwo, do nas sponsorów jeszcze, którzy tutaj są z nami, wręczali statuetki, ale też będzie losowanie. Losowanie Kevlaru, który ufundowała firma PRS Speedway. Pan Paweł Tomkowicz, zdaje się, będzie tutaj z nami. I zaraz, szanowni państwo, zawodnicy będą losować. Tak więc, panie Pawle, tutaj zapraszamy, aby to wszystko było na naszych oczach, aby działo się na naszych oczach. Jak to będziemy robić? Kto będzie losował? Proszę bardzo. Dziewczyny nie głosują. Dobrze, dziewczyny głosują. A zatem prosimy bardzo, pani Diana, pani Karolina. No to losujemy, kto będzie tym szczęśliwcem, kto otrzyma Kevlar. Sprawdzamy. No tak, ten, który chciał, szanowni państwo, uciekać, ten Kevlar nie wiadomo, dlaczego pozostał. Piotr Pawlicki! Dla ciebie, Piotrze, jest Kevlar ufundowany przez firmę PRS Speedway. Paweł Tomkowicz wręcza właśnie ten symboliczny baner. Oczywiście Kevlar powędruje w ręce Piotra Pawlickiego. Zapraszam jeszcze raz sponsorów, którzy są z nami, którzy dzisiaj wręczali statuetki do wspólnej fotografii, do wspólnego zdjęcia. Szanowni państwo, prosimy bardzo. Jeszcze na moment, panowie, poczekajmy. O, chyba nie ma specjalnie wielu chętnych, to jeśli tak.